Hello, hello, a właściwie Michał, bo oczywiście to kolejny odcinek Zagrajmy Sleeping Dog. Tak jest, mordeczki, nareszcie kolejny odcinek przygód naszego prawdopodobnie ulubionego gangstera i zarazem policjanta czy kryskowca. Pierdut, pasztecik zjedzony, można jechać oczywiście, mordeczki, na misję. Nie wiem, czy to będzie ta misja dla Tiffany, o której mówiłem w poprzednim odcinku, ale mam nadzieję, że tak, że to będzie to. Oczywiście musimy się udać tutaj na Tark North Point. Nie wiem, czy to będzie to, ale mam nadzieję, że tak. Serio, dawno nie grałem w tą grę. Można powiedzieć, zbyt długo nie grałem w tą grę. Excuse me, Ray! Wishes! I'm looking for something special. A man like you needs a good bed. Wątpię, że akurat to będzie tamto, ale w końcu znalazłem też sprzedawcę łóżek. Oczywiście bierzemy. Thank you. Someone will deliver it soon. I hope you enjoy it. Hey buddy. Nie, to będzie jedna z misji przysługi. Mrs. Chu suggested I talk to you. Is she a friend of mine? I need a favor. What do you need? My husband is in the hospital and I can't pay the bills. The only thing we have of any value is our car. You want to sell it? No, I want you to run it in the harbor. Our insurance is really good. Okay. Okay. Czyli mamy zniszczyć samochód, a oni po prostu dostaną ubezpieczenie, z ubezpieczenia kasy. I 5 koła hongkońskich dolarów. O kurde, problem w tym, że widzicie, no samochód jest mocno uszkodzony, musimy jechać ostrożnie. Jak widzicie, samochód jest praktycznie zniszczony. Nie wiedzę, że oni mają nic nie do zniszczyć. Okej. Czyli mamy tutaj po prostu wjechać do zatoki. Dokładnie po tutaj tu. Przysługa zrobiona. O, widzę, że już się zapisuje. Mamy kolejny poziom, oczywiście, reputacji. Porządne jadło i napit. Na to czekałem, bo po prostu to chyba zwiększa nam długość busta właśnie do jedzenia między innymi. Tak, mordeczki, na to czekałem. Zresztą, czy tutaj nie mamy jakiegoś właśnie straganu z jedzeniem? Sprawdźmy to. O, i mamy kolejną misję przysługi, ale to oczywiście nie w tym odcinku. Próbowałem w ostatnim, nie udało mi się, delikatnie mówiąc. Jeszcze nie pamiętam, gdzie jest Tiffany. Tu mamy, jak widzicie, wyścigi dilera samochodów.
kolekcję. Na razie nie mamy tego wszystkiego zaznaczonego. Jedynie kapliczki zdrowia, które już odkryłem. Tak jest. Chcę się akurat jeszcze właśnie spotkać z tą Tiffany. Tiffany, it's Wei. Oh, hi. How are you? I'm good. Listen, you busy later? Well, I'm working. Why? I was thinking of dropping by Bam Bam to see you. Oh, that'd be great. You want to sing karaoke? Well, you have to get a few drinks in me first, but, maybe. I'll see you in a bit. You got it. Bye-bye. Okej, okay, czyli teraz dopiero mam możliwość spotkania się z Tiffany. Tu mam jeszcze misję łańcuch drogowy. Ale to jest w klubie Bam Bam. Przytrzymaj wynajmij taksówkę. Okej. Niestety mi się to często myli, bo w GTA jest zupełnie odwrotnie. Żeby ukraść, to trzeba przytrzymać. Okej, ale zobaczcie, tutaj mamy akurat misję, znacznik misji, rozpoczęcia misji, a prawdopodobnie można też. Serve it up. Prawdopodobnie można też do samego klubu Bam Bam wejść. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bo to właśnie tutaj akurat jesteśmy tak naprawdę umówieni z Tiffany. Na karaoke. Hey, Tiffany. I wiem, że będzie akurat. Wiem, że będzie problem z prawami autorskimi, ale trudno się mówi. Najwyżej to wyciszę. Nie będę wtedy nic gadał. No to zaczynamy.
Mam nadzieję, że mi tego nie oflaguje od razu. No thanks. Maybe next time. I should get going. Really? So soon? You don't want me to sit on your lap and sing for you? That's the kind of thing clients usually want. Well, when you put it like that. Let's go sing. You ready to go crazy? I'm a pro, so try to keep up. Stand up! Okej, okay, teraz mamy widoczne wszystkie nefrytowe statuetki na mapie. I o to mi chodziło. I o to mi chodziło, mordeczki. Tak. Ale teraz jeszcze się zajmę tą misją dla triady. Hello. Hey, Wei. Want to get together later? I'm curious about a lot of things. What, do that? Meet you at the store? Okej, okay, czyli tak naprawdę mamy też kolejną randkę. Tak, tak, mordeczki, dokładnie. Jest to, o czym myślicie. I'll take some, thanks. Watch it doesn't drip now. Okej, okay. Nie mamy jeszcze tutaj na fulla tych tego boostu. You okay? No, I'm in big trouble. I really need your help, please. What's wrong? It's this a gun. Yes. Charlie made me carry it in my purse for him. O kurde, widzicie, nie ma niestety tłumaczenia. And now he's gone and I don't know what to do with it. Mamy się pozbyć tego pistoletu. Yes, and you took over, right? So in a way the gun is yours too. You'll take it, won't you? Sure, I'll take it. That's it? That's your big problem. Yes. Thank you so much, Wei. I knew I was right to trust you. Don't worry, Tiffany. No niestety, I'll take widzicie, care. Thanks, jest Wei. Sporo gliczy. Raymond, I got something. What is it? Something for ballistics. A weapon belonging to one of Dog Eye's men. Do you know Charlie Pang? Wait, how did you get Charlie Pang's gun? Never mind. Can you use it? All right, meet me. I'm on my way. Okej, okay, czyli mamy się z Raymondem spotkać właśnie pod wiaduktem. I oczywiście nie możemy teraz wziąć po prostu tak taksówki. Szybka podróż jest niestety tutaj zablokowana. Tak jest. Tak, mordeczki. Tutaj jest po prostu zablokowana szybka podróż. W misjach. Okej. Okay. Muszę się teraz dostać po prostu jak najszybciej do swojego garażu. Jak widzicie, garaży jest tutaj na mieście sporo. Parkingów, garaży. Także swoje pojazdy możemy mieć naprawdę w każdej części miasta. Pamiętajcie, akurat Wei jest policjantem przykrywkowcem, więc dlatego teraz do swojego prowadzącego jedzie dostarczyć po prostu dowodów na ludzi do Gajca, na tego całego pęga. Yeah.
O, tam mamy jeszcze akurat skrytkę, ale teraz... Pendry? No właśnie. Do you have Charlie Pang's gun? Yeah. I'm sure you've noticed that guns are something of a rarity in Hong Kong. Not like in the States. This particular gun is quite important. So who's the dead guy? I was hoping you'd help me with that, actually. Officer Shen, take up a firing position. Okay, czyli będzie taka retrospekcja. Tak, jak widzicie, tu broń palna nie jest tak, tak popularna jak właśnie w Stanach Zjednoczonych. Nie jest tak popularna oczywiście wśród gangsterów. First he was in cover behind the barricade. Get down behind that barrier. Good. I want you to put some bullets in a few things. Trzeba po prostu na ślepo strzelać. The van must have appeared on the scene. Nie mamy tak bardzo dużo akurat amunicji tutaj. Then he must have run to over there. Shooting at the guys over there. Okej. Okay. Niestety nie ma autocelowania. Firing shots from the passenger window. But he couldn't get a clean shot, so he pushed forward. Keep going. Come on. Aha, czyli musimy... What are you waiting for? Ten bullet time kurde jest. He would have tried to get away, but Charlie disabled the car. Okej, trzeba przestrzelić teraz opony. Your weapon, officer. Good firing, Wei. Pendru! What are you doing? I told you he wasn't important. Now he is. He's going to help us nail Charlie Pang. It's for the greater good, Wei. You understand? I don't think I do, sir. Pendru is good, Wei, man. I know you are. You're just like me. You do what must be done. Local PD is on their way. Właśnie akurat wrobiliśmy tego Panga w to morderstwo. Tak. Dobra, trzeba teraz się zwijać. Bo już lokalne gminy są w drodze. Tylko, że jak widzicie... Tu jest kurde ta... Oj, no i już mamy akurat przypał. I nie możemy oczywiście tutaj teraz się wziąć za... Upsi. Nie zdążyłem.
I co się teraz stanie? Nie pamiętam. Aha, wylądowaliśmy na posterunku. O, mamy SMS od Tank. O cholera, atak na restaurację, także mordeczki. To prawdopodobnie będzie w kolejnym odcinku. Tak, mordeczki. Okej, no to trzymajcie się, wielki pozdro, elo, pierdut.